Cześć, może akurat robisz poddasze? To się dobrze składa, że trafiłeś akurat na ten film. Poświęć chwilę, aby go obejrzeć, bo przedstawię w nim najczęstsze błędy popełniane przez wykonawców. Okej, okay, to ja już nie przedłużam, zaczynamy. Pierwszy podstawowy i bardzo poważny błąd to brak szczeliny wentylacyjnej między deskowaniem a izolacją. A co w przyszłości może skutkować zawilgoceniem izolacji, która już nie będzie miała takich właściwości jakie powinna. No i nie sposób tutaj wspomnieć o tym, że pokrycie dachu również będzie zawilgocone, co się przyczyni do powstania grzybów oraz pleśni. Tak jak to miało miejsce na jednej z budów, na której byłem. No a efekt właśnie widzisz na filmie. No trzeba przyznać, że nie wygląda to ciekawie. Następnym błąd to nieocieplenie lub nie sprawdzenie, czy murbelka została ocieplona. Jeśli tego nie zrobimy to oczywiście będzie postawał mostek termiczny. Kolejny błąd to źle dobrana grubość pierwszej warstwy wełny. Wełna oczywiście nie może być grubsza niż przestrzeń między początkiem krokwi a szczeliną wentylacyjną. No bo jeśli będziemy chcieli na maksa upchać wełnę, to jest niej duże ryzyko, że wełna nam zamknie szczelinę wentylacyjną. A tego jak najbardziej chcę uniknąć. No dobra, idąc za ciosem to złe docięcie pierwszej warstwy wełny również może skutkować zamknięciem szczeliny. Nie można przecinać wełny za ciasto, bo wtedy środek nam się wybrzuszy. Ja z reguły robię to tak, że docinam wełnę 2 cm dłuższą niż przestrzeń między krokwiami. Dodam jeszcze tyle, że wełna nie może być krótsza niż przestrzeń międzykrokwiowa, no bo będą się tworzyć mostki termiczne. Chodząc po budowach i wchodząc na strychy, no nierzadko widuje przestrzeń między krokwią a wełną. Ok, teraz przytoczę dość popularny mit, a mianowicie taki, że druga warstwa wełny musi być cieńsza jak pierwsza. Oczywiście nie jest to prawda. Liczy się ogólna grubość wełny. A która warstwa będzie cieńsza, która grubsza, absolutnie nie ma to znaczenia. Ja osobiście wychodzę z takiego założenia, że nie powinno to być mniej niż 30 cm. No bo nie mam co ukrywać, zbyt cienka warstwa izolacji to również niewątpliwie błąd. No a czasami zdarza się tak, że tej drugiej warstwy wełny po prostu nie ma, co skutkuje z tym, że krokwie są nieocieplone. Tak jak na załączonym obrazku. Na no to będzie stwarzać w przyszłości mostki termiczne. Jak widać na filmie tutaj ktoś niepoprawnie zamontował grzybki. Jeden grzybek jest zagięty, naprawdę nie wiem po co. Na drugi jest przykręcony tylko na jednego wkręta. No absolutnie tak nie może być. No a ten tutaj to jest i zagięty i na jednym wkręcie. Teraz wezmę na tapetę konstrukcję, czy też rusz po drugą warstwę wełny. Zwał jak zwał, pomijając tutaj już nazewnictwo, można popełnić na tym etapie kilka błędów. Po pierwsze zdarza się tak, że folia paroizolacyjna nie jest wywinięta za profil U. Trzeba też pamiętać, żeby na profil U nakleić taśmę uszczelniającą. Łączenia profili CD60 powinny być przesunięte względem siebie. A samo miejsce łączenia powinno być skręcone na wkręty typu pchełka. A dodam jeszcze tyle, że odległość profila CD60 od krokwi nie może być mniejsza niż grubość drugiej warstwy wełny. Pełna powinna mieć przestrzeń do rozprężenia. No, i okay, ostatnią rzecz, na jaką zwrócę uwagę, to źle wykonana paroizolacja. Po pierwsze, nie można jej montować bez zakładu między dwoma arkuszami. Ja dodatkowo zawsze ją montuję zgodnie z kierunkiem spływu wody. A po drugie, paroizolacja oczywiście powinna być szczelna. Nie tylko w punktach połączenia poszczególnych kawałków folii, ale również w miejscu przecięcia na kabel elektryczny czy też wentylację. Ok, z mojej strony to by było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeśli masz coś mądrego do napisania, to jak najbardziej zachęcam do odwiedzenia sekcji komentarzy i wyrażenia swojej opinii. A jeśli interesuje Cię jak poprawnie wykonać poddasze, to zapraszam Cię do opisu. Znajdziesz tam link do filmu Jak to zrobić. A ja wszystkim dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!